Magdalena Dubert, MMA Rocks. Jesteśmy już po gali Spartan Fight 7 w Chorzowie, a ze mną bohater walki wieczoru, Oskar Piechota. Cześć, Oskar. Cześć. No nie nawalczyłeś się za długo dzisiaj. Niewiele ponad 30 sekund, wysokie kopnięcie i super knockout, naprawdę spektakularny. Powiedz, czysty fart, bo weszło, czy takie było założenie taktyczne? Takie było założenie taktyczne, które trener wpajał mi w głowę jeszcze na rozgrzewce, cały czas mi mówił, żadnych niskich kopnięć, mówi tylko wysokie, mówi zobaczysz, wejdzie na 100%, cały czas mi wpajał to do głowy, mówił, żebym wyczekał, tak samo mówię, no byłem już w środku i słyszałem tylko z boku, jak krzyczał, kopnąłem, no i zadziałało, więc myślę, że tutaj naprawdę duża zasługa dla trenera, bo on mi to wpoił w głowę na rozgrzewce, mówię, ja sobie to przyjąłem i no sprawdziło się, zadziałało. Nadal jesteś niepokonany, to była twoja 9. zawodowa walka, no i cały czas jesteś bez porażki, mam nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej. Niestety były trochę zawirowania pod koniec, jeżeli chodzi o twojego przeciwnika, bo to był trzeci, którego wyznaczyła ci organizacja Spartan Fight. Wcześniej był Adriano Balbi i ten miał być początkowo, potem niestety wypadł przed Andreas Michailidis, ten też wypadł, no i teraz właśnie Sergio Sousa. Czy w związku z tym wkradł się w twoją głowę jakiś stres, że do tej walki może jednak nie dojść, czy gdzieś tam od początku było intensywne szukanie i nie miałeś żadnych problemów? Nie, no jest to zawsze takie wybicie z rytmu, jeżeli to się dzieje tak naprawdę w przeciągu tygodnia. No dostaję telefon, no ja mówię, no dobra, trudno, no czekamy na zastępstwo, znalazło się zastępstwo, to już się cieszyłem, dzień później się okazuje, że jednak go nie mam, więc to też najbardziej byłem zestresowany tym, że ja po prostu nie zawalczę. Moje przygotowania naprawdę myślę, że były mocne i no tak jak mówię, no to jest tak naprawdę czubek góry lodowej, to co się dzieje tutaj, co ludzie widzą, co jest w klatce, ale te całe przygotowania, ta ciężka praca, to się dzieje na treningach, w szatni, przed tą walką, no myślę, że każdy zawodnik, ten proces przed walką przebiega myślę u każdego podobnie, no są ciężkie przygotowania, zawsze dochodzi stres, przed walką jest to czekanie na tą swoją walkę i mówię, ja parę dni przed walką tak naprawdę nie wiedziałem, czy będę miał rywala, czy zawalczę, no to zawsze człowiek jest taki trochę wybity z rytmu i po prostu na końcu czekałem na to, aż przyjedzie mój przeciwnik. Tutaj naprawdę też duży ukłon dla rywala, bo była to jedyna osoba, która zgodziła się walczyć na tak krótki okres przed walką. I uważam, no też jest po prostu prawdziwym wojownikiem, który nie boi się wyzwań, tak? Dostał telefon, powiedział okej, biorę, przyjechał bez marudzenia, że katar, czy gorączka, czy coś, po prostu wziął walkę, przyjechał i chciał zawalczyć, więc no tutaj też duży ukłon w jego stronę, bo dzięki niemu i ja mogłem zawalczyć. Pamiętam, jak rozmawialiśmy ze sobą po gali na Spartan Fight 6 i mówiłeś, że nie jesteś w 100% zadowolony z tego, co pokazałeś. Czy tym razem można mówić o tym samym? No myślę, że teraz no ciężko by mi było powiedzieć, że jestem niezadowolony, bo no walka dosyć szybko się skończyła. Nie przebiegła na pełnym etapie, więc inaczej, no czułem się dobrze, czułem się kondycyjnie o wiele lepiej przygotowany niż poprzednio. No przed tamtą walką miałem jakieś drobne, powiedzmy, swoje tam kłopoty jeszcze tydzień przed walką, co się tam nawarstwiło. Mówię, mimo wszystko tą walkę stoczyłem, bo już była ogłoszona, też nie chciałem się wycofywać, odwoływać. Byłem troszeczkę rozbity na tamtej walce. Czułem, że w drugiej rundzie nie jestem do końca sobą, nie walczę tak, jakbym walczył na treningu. No tutaj nie mogę tego powiedzieć, bo wyszedłem już do klatki, czułem się dobrze, czułem tą świeżość, szybkość, czułem, że dobry był okres przygotowawczy, no a że walka skończyła się tak szybko, no, to teraz łatwo też mi powiedzieć, no, że nic nie zawiodło. No, nie wiem, jakby to wyglądało, jeżeli toczyłaby się w pełnym dystansie, ale dzisiejszego dnia naprawdę czułem się dobrze. Ostatnio trybuny były za tobą, teraz również trybuny były za tobą. Myślę, że nie można powiedzieć, żebyś źle czuł się w organizacji Spartan Fight. Czy to prawda? Nie, ja się czuję w organizacji bardzo dobrze. Mówię, bardzo dobrze się ze wszystkimi dogaduję i nie mam żadnych zastrzeżeń. Jesteś jednym z tych zawodników, wśród których najczęściej i najgęściej mówi się o tym, że no gdzieś tam się widzi w niedalekiej przyszłości, w tej największej organizacji. Czy gdzieś już może poza tymi nadziejami kibiców i środowiska pojawiły się już może jakieś propozycje ze strony tych największych? Myślę, że to pytanie trzeba było pokierować do mojego menadżera, bo no, do mnie osobiście coś tego nie trafiało, ale też z tego względu, że wszystko przechodzi przez niego. No i myślę, że już tam jego w tym głowa, żeby drążyć temat, działać, a ja będę trzymał kciuki. Czyli nie wykluczasz, że gdyby pojawiła się ta propozycja, bo przed tobą rozmawiałam z
włodarzem tutaj tej organizacji powiedzieli, że jeżeli tylko nadarzy się taka okazja, na pewno nie będą cię hamować. Nie, to od początku tutaj byłem tak dogadany, że nie będą mnie hamować. Bardziej jeszcze mam wsparcie z ich strony, za co no też między innymi dogadaliśmy się, że będę walczył dla tej organizacji, bo wiele organizacji niestety stopuje zawodników. Tutaj czegoś takiego nie ma. Naprawdę właściciele stawiają bardzo mocny aspekt na dobre traktowanie zawodników i na dobry akcent sportowy. Nie ma tutaj freak fightów. Mówię, mi się to bardzo podoba. Mam nadzieję, że coraz więcej kibiców też to po prostu będzie odbierało jako, że będą kojarzyć po prostu markę Spartan, że to jest po prostu dobre bitki, dobra gala i fajne walki. Na razie jesteś wojownikiem Spartan Fight, ale ja nie wyobrażam sobie gali UFC w Gdańsku bez twojej obecności, także absolutnie ja wierzę w to, że w tym oktagonie UFC cię spotkam w październiku. Powiedz jednak, czy do tego czasu masz zamiar stoczyć jeszcze jakąś walkę? No bo wiem, że do tej trochę te przygotowania jednak pochłonęły zdrowie. Tak, no ciężko to powiedzieć, bo jeżeli tak naprawdę będzie kontrakt ze strony tej organizacji, no to prawdopodobnie już bym tej walki nie stoczył, ale jeżeli chodzi o ten czas do momentu tej gali, no to myślę, że byłbym w stanie jeszcze jedną walkę spokojnie stoczyć, no ale to już mówię, kwestia jak trener, menadżer, jak oni po prostu zadecydują, ja tak zrobię. Mówię po prostu, są to osoby, którym bardzo ufam i powierzyłem im swoją karierę, ja wykonuję, można powiedzieć, polecenia, a ich w tym głowa, żeby mnie mądrze poprowadzić. I teraz już tak myślę zupełnie na koniec. Powrócę jeszcze do tego, co działo się tydzień temu. Tydzień temu było wręczenie Heraklesów. Byłeś nominowany do walki wieczoru. Jak myślisz, czy tym razem może być szansa na to, żeby być nominowanym do knockoutu do knockoutu roku? Szczerze mówiąc, to o tej nominacji to się teraz dowiedziałem, bo nawet nie wiedziałem, że byłem nominowany. No, co powiem. Cieszę się, jeżeli ludzie odbierają moje walki w ten sposób, że one mają jakąś nominację, czy że po prostu to się podoba. Jeżeli taka nominacja będzie, no to na pewno będzie mi bardzo miło. Ja mam nadzieję, że taka będzie, że zobaczymy cię w UFC. Jeszcze zobaczymy cię raz na Spartanie. Do tego czasu ja ci bardzo dziękuję. Jeżeli chcesz powiedzieć coś od siebie, proszę bardzo, to jest twój czas. Chciałem wszystkim bardzo podziękować, którzy mi pomagali i pozdrowić wszystkich słuchaczy MMA Rock. A ja pozdrawiam ciebie. Nie masz naszej koszulki, ale czasami ci się zdarza, mamy takie piękne zdjęcie w niej. Bardzo dziękuję za ten wywiad i kolejnych zwycięstw. Dzięki wielkie. Dzięki.